drewno zazwita i sący turek. Ten sam, co obszar wczoraj murek. Ja mu mówię, nie rób pośmiewiska, a on na to, że gdzie indziej się wyszedł. Na BGZ spamuje. WC żobuje. Żre ciągle kebaby i podrywa stare baby. Mogłeś się bardziej postarać, chłopcze. Ja spamuję, popatrz na siebie, łotrze. Wyniki, wyniki, tylko te wyniki. Gdybym cię widział, dałbym ci zdynki. To sobie teraz na mnie pogadałeś. Teraz czas na turka, nieźle się pośmiałeś. A teraz sobie głośni na maksa, bo dobrze poznam, co to jest miasta. Siemka, drwata. W początku chcieliśmy pogratulować nowym globalom i adminom. No, nowy global BM, nowy admin prototype. No, gratulacje. Dziękuję. Mały spoiler. Baza wirusów programu Avast została zaktualizowana. Ja wiesz. Wiedziałem. Pani. Dobra. Może pani się też włączy do dyskusji, no nie? To co, całkiem od nowa? Nie. Ale czemu prawie jak zaczęliśmy nagrywać? Cały dzień idzie komputer od 9, ona się nie odezwała. No wyłącz na chwilę, nie wiem. Wie ci, że chcę być na audycji, no nie? A ty co o tym myślisz, Jao? Moim zdaniem nie będą rozdzieleni, bo PNA nawet nie... Czekajcie, kurwa. Ten PNA nie pozwoli sobie na taki eksperyment. No, dokładnie. No to dobra, jak jesteśmy przy Macie, no to powiedzmy coś o nim. Zadam trochę głupie, śmieszne pytanie, no ale... ale pewnie trzeba... Turek wymyślał. A nie Karlik? No, Karlik. Co wy chcecie z karlinga? Fajny sport. Czy Matt zdobędzie kiedyś jakiś tytuł w TNA? No to zyski, to ja nie wiem, jak on może przynieść, chyba że jakąś fajną mu koszulkę zrobią, to może nawet sam kupię, ale tak, tylko z koszulek, figurek i innych gówien może jakieś zyski dać. Mówisz serio? Chciałbyś mieć koszulkę Matta Hardiego? No, o Hardim mówię, o Hardim. Chciałbyś mieć koszulkę. No, jak nie będzie tam jego mordy, to na pewno kupię. A co, zejdźmy teraz tak może z tematów Hardy. I co powiecie o Kurcie Angle i o jego feudzie z Jeffem Jarrettem? Mi się podoba. Ale to chyba Kurt, a nie Mr. Anderson. A kto mówił o Andersonie? Na początku mówiłeś. Nie, ja powiedziałem o Angle. Ja tam na kartce źle. Kurwa, no to co wy tu mi piszecie? Ale ja powiedziałem o Angle. Ja dobrze powiedziałem. Ja się poprawiłem. Tak. Dobra. Tylko dobrze źle napisał, wiesz, nie? Oczywiście. I też nie umiesz. Żebym ja to gówno jeszcze oglądał, no to by było dobrze. To Carling to pytanie na pewno. Na pewno. To co, mam teraz ja mówić? No ja No, zostali zwolnieni czy odeszli. No, nie no, to... To jest dobry ruch. To mówi. No mów, Piotrek. Jakieś niemiłe słowa o synie powiedzisz na tygodniówce. Kogo to? To u mnie. Stawka jako kariera i wtedy mamy super walkę. No i Rock przegrywa, jak zwykle z Conorem, tam ręce sobie podają, Cena tam się spuszcza nim. No i odchodzi Rock i tam w wielkim stylu. Co robi? No nie, bo tam się podnieca nim, wiesz, jak to Cena skacze tymi koszulkami, rzuca. Fajnie by się oglądało, jak dostaje w pierno. Ej, dobra. Dajcie mi 5 minut, dobra? Zaraz wracam. Dobra, ej, to kontynuujemy bez Pietka. Dobra. Nie, ja już będę za minutę. Ale szybko. Czasu nie ma. Za 5 minut, za minutę. Coraz mniej myślę, żeby ona była jakąś częścią Leihul. Bardziej będzie taką divą w stylu, nie wiem, Beth Phoenix, taka... Ej, wiesz, że powiedzieć Leihul? Ja? No ale skoro go zwolnili, to...
to kto zajmie jego miejsce w walce Elimination Chamber z brandu SmackDown? O co o tym myślicie? Kto tu jest prowadzący? Przecież za dużo pozwala. Będzie lanie? Będzie, albo audycja. Minus. Musieć, bo cię... tylko nie minus reputy. To mnie najbardziej zaboli. Dobra, Lejhuj. Cicho, Lejhuj. Ej, ja będę na ciebie mówić Lejhuj. To jakiś ostatni rund z pasem Intercontinentalu albo jakimś innym. A co do jego walki... Czekajcie, ja pierdzielę. Idzie stąd, mamo. To czekajcie, to powiem od nowa tą swoją tą. Dobra, czekajcie. No, dobra, start. A może Asun Kong? Druga mama na audycji? No a Drops, co o tym powiesz? Czekaj, znowu robot. Czekaj. Mów od początku, no. No nie. Czekaj. Wyłącz tamte programy. Czekaj, ja złączę i połączę. Ono. Tak. Jeżeli nie zaspokajamy audycjami, to posłuchajcie tego. Co, jak? No, dobra. Trochę nie. Nagrywaliśmy to w ekstremalnych warunkach. No, także... No, mi się... No, chyba ty, rzeczywiście. Pamiętać po prostu. Bo wiesz, ja to sobie tak robię, nie? No i znowu. Znowu. Ja oglądałem Elimination Chamber z Haydenem. I nie było słabe. Powiem, że niektóre walki naprawdę ssały. Wiem, że divy przesunęliśmy. Były divy? Były divy. Nie, no było. Były. Ale nie oglądał. Nie oglądał. Aha. W TNA były divy, dobra, sorry, pomyliło mi się. Dobra, w TNA przesłali. Tam są knockouts. Uuu, taki znawca Turek, a tu... Świcie. Oj, Turek. Świcie, tyle.